Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy naprawiać samochody w Car Mechanic Simulator 2015. Jednak jak przystało na prawdziwego mechanika, przed rozpoczęciem pracy musimy sobie zdegustować jedno piwko. I dzisiaj na tapecie będziemy mieć piwo pszeniczne z lokalnego browaru Lubicz w Krakowie. Jest to jedno z piw rzemieślniczych i cóż, jako że jestem kobietą mechanikiem, nie mam za dużego pojęcia, jak naprawiać samochody, więc mam nadzieję, że trochę, powiedzmy, piwo otworzy mi umysł i dzięki temu lepiej po prostu mi pójdzie cały gameplay. Ciekawy zapach. Zupełnie inny, będę cały czas porównywać do Paulanera, jako że jest to jedno z tych piw, które ja osobiście bardzo lubię. Pewnie część z Was tutaj mnie za to zbeszcza, że są dużo lepsze piwa pszeniczne, ale jakoś tak po prostu Paulaner trafia w me kubki smakowe. Standardowo mój kufel, czyli piernikowy foch. Powiem Wam, że zapach nie jest zachęcający. Natomiast w smaku piwo jest bardzo dobre. Czuć taką nutkę cytrusów. Nie wiem, czy tutaj w składzie są jakieś cytrusy. Zobaczmy. Jest napisane, że jest intensywny aromat banana, zrównoważony nutą goździkową i ekstraktami owocowymi. Ja tych bananów nie czuję. Tutaj jeszcze raz pokazuję, że to jest piwo pszeniczne Lubicz. Ale może faktycznie... Banana na 100% nie wyczuwam. Wyczuwam za to nutę cytrusów, także podejrzewam, że to są te ekstrakty owocowe. Jeśli kiedyś będziecie w Krakowie, nie jest to żadna reklama, ale warto właśnie się przejść do tego browaru Lubicz, bo jest ono w zasadzie w samym centrum, niedaleko dworca głównego. No i co, rozpoczynamy naszą przygodę z Car Mechanic Simulator. Cześć kochani, dzisiaj sobie, tak jak wcześniej zapowiedziałam, gramy w Car Mechanic Simulator. Zobaczmy, jakie mamy tutaj zlecenia. A niestety maluszka nie możemy naprawić, ponieważ nie mamy odpowiedniej ilości punktów doświadczenia. Głośny wydech. O Jezu, kapitalny remont podwozia mamy tutaj. No dobra, weźmiemy sobie to zlecenie. Royale Bianco, tak się nazywa samochód. Który jest niczym innym jak Fiatem Punto. Co my tam mamy na dworze? Wydaje mi się, że musimy przesunąć samochód. Niech będzie może... Okej, ścieżka diagnostyczna jest niedostępna, może być lewy podnośnik. Nie ma to żadnego dla nas znaczenia w tym momencie. I sobie ten samochód podniesiemy. Zawieszenie. Jeszcze zobaczmy sobie zlecenie naprawy. Amortyzator przedni, górne łożysko amortyzatora przedniego, piasta przednia, ramię wahacza tylnego, ramię wahacza tylnego typ B. Dobra. Jajk, ja tego nie lubię, powiem Wam. Układ wydechowy, zawieszenie,
Piastatylla. Tu coś mamy rozwalonego bez dwóch zdań. Coś tu nam nie bangla. Łącznik stabilizatora tylnego. Jeszcze raz, co my tu mamy? Ramię wahacza tylnego. Ramię wahacza tylnego typu B do wymiany. Czyżbyśmy musieli zdjąć całe koło cholerka? Niech to szlak. Naprawdę? Miejmy nadzieję, że dobrze to robię, bo nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że trzeba to tak zrobić. Natomiast kobieta naprawiająca samochód, it might be dangerous. Ach, tarcza hamulcowa. Może musimy najpierw tą tuleję ściągnąć. Oczywiście. Udało nam się teraz dostać do tego. Nie wiem, czy to... czy dobrze zrobiłam, że tamto ściągnęłam? Pewnie nie. Ale dostaliśmy się do części, która ma zostać wymieniona. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Ramię wahacza tylnego górne i ramię wahacza tylnego typu B. Gdzie tu jest ramię wahacza tylne? Stabilizator tylny typ A. Okej, ramię wahacza tylnego, górne. To jest to, ale mi to nie wygląda na coś popsutego osobiście rzecz biorąc. Zobaczmy, jak to... Dobra, to jest do wymiany. Troszeczkę tak niepotrzebnie, mam wrażenie, to wszystko zdemontowałam. Podwozie. Ramię wahacza tylnego. To jest do wymiany. Trzeba nas też sprzedać. Nie, 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 ja chcę kupić. Dobra, to trzeba iść do komputera chyba w tym momencie. Idziemy do części, bo najpierw chcę zrobić sobie z tym tyłem. Sklep z częściami. To będzie podwozie. I mamy ramię wahacza. Tutaj to będzie tylnego typ B. Zastosuj. I ramię wahacza tylnego górne zastosuj. Idziemy, wymienimy. Miejmy nadzieję, że dobrze nam to idzie. Co my tu mieliśmy do wymiany? Wchodzimy w tryb montażu.
Tuleję gumową, jeszcze trzeba zamontować. Oczywiście to wszystko sobie zdemontowaliśmy całkowicie niepotrzebnie w moim wykonaniu. Ale tak to już jest. Ja się uczę całe życie. Bo jeśli chodzi o naprawę samochodów, w ogóle nie mam doświadczenia. Tak czułam, że niepotrzebnie tą felgę zdejmujemy. No ale... Nową zamontujemy sobie elegancko. Good. Teraz przechodzimy. O. Kurde, jak się mi do kitu tutaj tym steruje. Tu już nauczona doświadczenie, wiem, że tylko to trzeba było wymienić. I teraz idziemy do przodu. Zobaczmy, co my tam z przodu mamy do zrobienia. Piasta przednia, górnie łożysko, amortyzator, a przedniego amortyzator przedni. Och. Zawieszenie. Kurczę, chyba jednak nie jesteśmy w trybie normalnym. Mamy do wymiany amortyzator przedni. Co to nam tu trzyma? To musimy według mnie zwrotnicę przednią. Wahacz dolny? Tam mamy do wymiany? Nie mamy chyba do wymiany wahacz. Nie. Okej, to chyba musimy najpierw zdjąć. Szajse. Kurde. Czyżby jednak trzeba było zdjąć felkę? Nie wiem, odkręcę, nie jestem pewna, czy to trzeba zrobić, ale... Nie mam wyjścia, muszę spróbować. Płoś przednią? Po co? Jak ja potrzebuję tylko wymienić to? Ja pierdziu. Okej, już widzę, że ten stabilizator trzeba było odkręcić. Mocno zardzewiałe. Czy sprężyna przednia? Co my tu mamy? Górne łożysko amortyzatora przedniego, piasta przednia, amortyzator przedni. Wahacz dolny. Półoś. Wahacz dolny, belka przednia, nie wiem, ta piasta to chyba... Łącznik półosi, no nie, tutaj to już nie. Wydaje mi się, że to powinno być tyle. Idziemy do komputera.
jeszcze sobie zobaczmy, mamy moment. Nie mogę zobaczyć teraz zlecenia. Na pewno mamy piastę wziąć. Piasta przednia. Cholera, to była piasta przednia. Ja jej nie zdemontowałam, mam wrażenie. Piasta przednia, górne łożysko, amortyzator przedni. Dobra. Piasta przednia. Amortyzator przedni. Moment. Dobra, jest jeden antybamotorna. Jeszcze górna część czegoś tam miało być. Jeszcze raz muszę podejść. Pamięć nie ta, słuchajcie. 30 ponad lat na karku i człowiek zapomina. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Górne łożysko. Dobra, to będzie pewnie łożysko. O kurde, nie mam tego. A jest tutaj. Dobra, mamy wszystko, idziemy wymieniać, miejmy nadzieję. Zawieszenie, halo, ja chcę to zamontować. Kurczę. Zwariuję po prostu zaraz. Ja nie mogę sobie tutaj wejść w ten trybik taki, jaki miałam przedtem. O, jest. Świetnie. Tryb montażu. Mamy to zamontowane. Lecimy z łącznikiem stabilizatora. Tutaj tego nie wymienialiśmy. Dobra. Kurczę, jeszcze tej gumy nie mamy wymienianej, cholernej. O, jest górne łożysko. Felga. Alleluja, udało nam się wszystko, nie było tak źle. What the fuck? Piasta przednia. Kurwa. Gdzież tu jest piasta przednia? Łącznik stabilizatora, sprężyna przednia. Tuleja gumowa, wahacz. Półośka. Tu jest drążek kierowniczy. Belka.
łącznik USB. A przepraszam, gdzie jest piasta przednia? Kurde, jeszcze chyba złą wymieniłam tam i będę stratna, reasumując. Coś mi się tak wydaje. Łącznik po osi przedni. Półoś. Rura wydechowa. Gdzieś jest ta piasta. Łącznik stabilizatora przedni. Powiem wam, że chyba tego nie wymienię. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta piasta przednia. Zacisk hamulca. Wachlarz dolny. Tuleja gumowa. Nie no, nie wymienimy tego. Górne łożysko amortyzatora przedniego. Dobra, zobaczmy sobie, gdzie może być piasta przednia. Wujek Google zawsze nam pomoże. Za wiele mi tutaj to nie dało. No, gdzieś powinna być z przodu. Idziemy jeszcze zamówić ten cholerny. Albo czekajcie. Robimy inaczej. Tryb montażu. Nie ma to jak zastosować te same części. Dalej nie wiem, gdzie jest ta piasta przednia. Drążek kierowniczy, półośka. Kij z tym. Nie wymienimy tej piasty przedniej. Zakończymy naprawę na tym etapie, na jakim mamy. Trudno. Nie będziemy się patyszkować w tym momencie. Przesuń samochód. Niech będzie na środek. Zlecenie naprawy. Piasta przednia. Zastosuj. Trudno. Kochani, nie zakończyliśmy całego zadania, jeśli chodzi o naprawę samochodu, ale nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest piasta przednia, także nie mogłam jej znaleźć. Oczywiście powinna być według mnie gdzieś z przodu zamontowana, natomiast nie udało mi się. Pewnie zaraz mnie za to zhejtujecie, ale jeśli komuś się podobał filmik, to oczywiście łapka w górę, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Cześć!